Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, które będzie trwało ponad godzinę. Dziś po 10:00 będziemy mówić o wielkim sukcesie Huberta Hurkacza. Ja obiecałam naszym widzom, którzy szeroką rzeką pisali do mnie wczoraj, kiedy nie wierzyłam w sukces Hurkacza i w to, że może pokonać Rogera Federera, więc tak jak wszystkim obiecałam, odszczekuję, gratuluję, kłaniam się w pas. Jestem naprawdę zafascynowana tym, co wczoraj na kortach Wimbledonu pokazał Hubert Hurkacz. Jak do tego doszło? Jakie będą perspektywy przed Hurkaczem? Jak zakończy się ten Wimbledon, co to oznacza dla jego kariery? Na ten temat z Mariuszem Fürstenbergiem po godzinie 10:00 porozmawiamy, także świetnym, znanym, byłym już tenisistą, także już Państwa na to spotkanie zapraszam, a wcześniej bardzo kobieco dzisiaj w Ekspresie Biedrzyckiej, dlatego że na początek Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, z Inicjatywy Polskiej. Będziemy oczywiście rozmawiać o nowości, którą przyniósł ze sobą Donald Tusk. To taka nowość, czy taka stara nowość, jak duże odbicie sondażowe, jak długotrwałe może przynieść, co wydarzyło się na wczorajszym klubie Koalicji Obywatelskiej pod przywództwem, no już tak w cudzysłowie, Donalda Tuska, o tym między innymi z Barbarą Nowacką. Później około 9:35 Joanna Mucha z Polski 2050, Szymona Hołowni. Szymon Hołownia no nie ma dobrego początku tego tygodnia, mówiąc delikatnie. Po powrocie Donalda Tuska sondaże spadają bardzo mocno. Ten najświeższy pokazuje, że 7 punktów procentowych traci Polska 2050 i w dodatku PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze z czasu kampanii prezydenckiej. Także między innymi na te tematy z Joanną Muchą, a teraz już raport z anteny. Bardzo ciepło Państwa zapraszam. Zapraszam. Kolejne negocjacje i kolejne nadzieje na porozumienie. Polscy przedstawiciele znów spotkają się z Czechami w sprawie Turowa. Granica z Polską zostanie częściowo otwarta, zapewnia Słowacja. Wczoraj przeciwko zamknięciu przejść protestowali mieszkańcy Małopolski. Miał swoją taktykę na pokonanie legendy. Hubert Hurkacz wygrał z Rogerem Federerem i jutro powalczy o finał Wimbledonu. Spotkają się po raz czwarty. Przedstawiciele Polski i Czech wrócą dziś do negocjacji w sprawie kopalni Turów. Do tej pory porozumienia nie udało się wypracować. Ze szczegółami Konrad Treczek. W spotkaniu ze strony polskiej wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Resortu Spraw Zagranicznych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Polski rząd podkreśla, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby zakończyć spór z Republiką Czeską, ale rozwiązanie musi być korzystne dla obu stron. A to problem, bo w dotychczasowych negocjacjach Czesi mieli zaproponować trudny do zaakceptowania projekt umowy międzyrządowej. Przypomnijmy, Czesi domagają się wstrzymania działalności kopalni, ponieważ ta zabiera im wodę i zanieczyszcza powietrze. Chcą również wielomilionowych kar dla Polski. Przynajmniej część przejść granicznych z Polską zostanie otwarta do 12 lipca, zapowiada Słowacja. To po tym, jak kraj zamknął się w związku z obawami związanymi z nowymi mutacjami koronawirusa. Wzdłuż słowacko-polskiej granicy zamknięto 10 przejść. O otwarcie granic apelowali mieszkańcy Leluchowa w Małopolsce. Jak tłumaczyli, to pozbawia ich możliwości pracy. Większość Leluchowa żyje z przygranicznego handlu, ze sklepu. Z tego się po prostu utrzymujemy, także jest bardzo duży problem. Polacy pracują u nas! My pracujemy dla Słowaków! Odpuśćcie granice! Budujemy na Słowacji aquapark. Ze względu, że są granice zamknięte, przejazd nasz jest wydłużony. Duże koszty dodatkowe i czas. Dla mojego pracodawcy zamknięcie biznesu. Ja nie stracę pracę. To jest handel prawie już 25 lat. Na początku my chodziliśmy na Słowację, kupowaliśmy taniej. Odkąd weszło euro, Słowacy przyjeżdżają do nas i oni na tym korzystają tak samo jak i my. W Małopolsce granicę polsko-słowacką można przekraczać teraz tylko w 5 miejscach. Ruszyła policyjna akcja prędkość. To oznacza wzmożone kontrole na polskich drogach. Trzeba przygotować się na pomiary prędkości. Pojawią się też policjanci z grup Speed. Mają przede wszystkim wyłapywać piratów drogowych. Tylko w tym roku zatrzymano prawo jazdy ponad 30 tysiącom kierowców, którzy o co najmniej 50 km przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym. Szykują się zmiany w klubie Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj doszło do spotkania z szefem PO Donaldem Tuskiem. Według niektórych posłów rozmowy oznaczają zmianę na stanowisku szefa klubu. Obecnie jest nim Cezary Tomczyk. Według nieoficjalnych informacji miałby go zastąpić eks-przewodniczący partii Borys Budka.
To na koniec jeszcze wczorajszy sukces Huberta Hurkacza. Polak awansował do półfinału Wimbledonu po wygranej z legendą tenisa Rogerem Federerem. Po fantastycznym meczu Hurkacz zdradził, jaką taktykę przyjął na spotkanie ze Szwajcarem. Starałem się nie dawać Rogerowi przejmować inicjatywy i samemu być agresywnym i tak naprawdę na tym się skupię, żeby powiedzmy za bardzo Roger nie dawać mu szans do ataku. Półfinał z udziałem Huberta Hurkacza już jutro. Jego rywalem będzie Matteo Berrettini. To była Marta Kiermasz. Raport z anteny wraca do Państwa wraz z Martą, rzecz jasna, albo Marta z raportem o godzinie 10. Także już teraz zapraszam po godzinie 10. Tak jak Państwu mówiłam na początku naszego spotkania, Mariusz Fürstenberg, były tenisista oczywiście o Hubercie Hurkaczu i jego nieprawdopodobnym wczorajszym sukcesie będziemy rozmawiać, ale wcześniej polska polityka, za minut kilka dosłownie Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej Koalicji Obywatelskiej. Będziemy rozmawiać oczywiście o tym Nowym Ładzie. W cudzysłowie, nawet nie zorientowałam się, że mam taką grę słów na polskiej scenie politycznej. Przesilenie to chyba delikatnie powiedziane. Nowy układ bez wątpienia. No i teraz pytanie, czy układ korzystny dla partii opozycyjnych i czy korzystny dla samej Platformy Obywatelskiej, bo na razie pierwsze sondaże faktycznie pokazują delikatne odbicie Platformy. No niemniej pytanie, jak długo ono będzie trwać i czy rzeczywiście to jest to, czy to jest taki cel, jaki postawił przed sobą Donald Tusk, bo przypomnę, że według tego wczorajszego sondażu Koalicja Obywatelska może liczyć na 23% poparcia. To nadal nie jest poparcie imponujące dla największej parlamentarnej partii opozycyjnej, więc tutaj wiele rzeczy będzie się działo, wiele zmian, jak Państwo już w raporcie z anteny słyszeli, planowanych jest, między innymi zmiana szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Cezary Tomczyk, bardzo mocno wiązany z Rafałem Trzaskowskim, ma stracić stanowisko i na jego miejsce pojawi się Borys Budka. Tak mówią informacje nieoficjalne, tak mówią na razie polityczne plotki. Pytanie, czy rzeczywiście to się zamieni już w jakieś realne działania i czy faktycznie Borys Budka, oprócz tego, że będzie wiceprzewodniczącym partii, to zostanie także przewodniczącym klubu parlamentarnego. Sytuacja w Platformie Obywatelskiej daleka od doskonałych, jeśli chodzi o nastroje między tymi głównymi rozgrywającymi. Rafał Trzaskowski przez cały czas podkreśla, że był zaskoczony przez Borysa Budkę jego decyzją i tym, że zdecydowanie wcześniej rozmawiał z Donaldem Tuskiem. To przynajmniej jest taka oficjalna wersja Rafała Trzaskowskiego. No i teraz też pytanie, jak poukładać sobie te wszystkie siły, żeby partii, mówiąc krótko, nie rozbić od środka, bo i takie wersje się pojawiają, że jednak Platforma za ciasna będzie i dla Donalda Tuska, i dla Rafała Trzaskowskiego. Po rozmowie z Barbarą Nowacką i Anna Mucha, Polska 2050 Szymona Hołowni, mówić będziemy no też rzecz jasna o powrocie byłego premiera, no bo dla Polski 2050 właśnie przypuszczam, że to będzie największy problem, no bo te wszystkie przepływy partyjne pokazują, że to właśnie Szymon Hołownia Koalicji Obywatelskiej odebrał najwięcej. No i teraz pytanie, czy straci wraz z powrotem Tuska i jaki ma pomysł na to, jak powinna wyglądać współpraca na opozycji teraz? Czy jedna lista, czy kilka list? Jeśli tak, to w jakim układzie? Kiedy spotkanie z Donaldem Tuskiem i czy w ogóle? No to między innymi te tematy poruszymy z Joanną Muchą właśnie, ale rzecz jasna nie tylko będziemy mówić także o kwestiach związanych ze Zjednoczoną Prawicą, Polskim Ładem, bo przypomnę, że do tej pory, mimo że Polski Ład ma składać się z ponad 100 ustaw, no nie ma ani jednego projektu w parlamencie. Pytanie więc, dlaczego? Czy Polski Ład okazał się już na starcie niewypałem, czy po prostu Jarosław Kaczyński nie jest pewny swojej większości i tego, że te ustawy przejdą, mówiąc krótko. Wczoraj jeszcze pan poseł Czartoryski postanowił po odejściu bardzo szybko wrócić, jak ja to nazywam, na rękach Adama Bielana w ramiona Jarosława Kaczyńskiego, więc 231 posłów teoretycznie Zjednoczona Prawica tej większości ma. No tylko też pytanie, jak bardzo ta większość będzie lojalna i jak na przykład porozumienie Jarosława Gowina będzie zachowywało się w przypadku głosowań dotyczących Polskiego Ładu, bo już wiemy, że mieliśmy zapowiedzi sprzeciwu wobec podwyższania podatków. Ale teraz już przenosimy się do Jana Złotorowicza, zastępcy redaktora naczelnego Super Expressu. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Po raz kolejny, bo tego domagali się wczoraj ode mnie widzowie w prywatnych wiadomościach, muszę odszczekać, bo nie wierzyłam w sukces Huberta Hurkacza. Nawet podczas naszej rozmowy powiedziałam, że nie ma szans. No naprawdę jest mi głupio trochę teraz. No jak widzisz, ja się przezornie powstrzymałem od zgadywania, co się wydarzy. Piękna sprawa. Po prostu czekałem na wynik. Galaktyczny Hurkacz zgasił Federera. Tak my to dzisiaj opisujemy w Super Expressie. No bo to oczywiście wielka radość. Nie tylko kibiców, dziennikarzy, no wszystkich po prostu.
To jest wielki, wielki sukces. Od wielu, 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 wielu lat żaden Polak nie zaszedł tak wysoko. No i też od wielu, wielu, wielu lat Federer nie przegrał meczu na tak wysokim poziomie. I od wielu, tak wielu lat właśnie nie przegrał w trzech setach. To chyba 21 dokładnie lat, jak ktoś tam wyliczył całkiem więc to niedawno. Już sam ten mecz, już sam ten wynik to jest olbrzymi sukces Huberta Hurkacza. Wszystko to, co się wydarzy po dniu wczorajszym, to już będzie, jak to było, truskawka na torcie. A to tak, to... No chyba oczywiście, że będzie wielki finał. No tak. Chyba, że będzie wielki finał. No to właśnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Niemniej, no rzeczywiście wyeliminowanie Rogera Federera jest sytuacją zupełnie nieprawdopodobną. Tym bardziej, że Hubert Hurkacz zawsze mówił, że to jest jego największy idol. Więc przypuszczam, że dla naszego tenisisty tym większe to było przeżycie. Przypomnę Państwu, po godzinie 10 Mariusz Fürstenberg u nas na antenie. Dlatego ja się już dłużej o tym rozmawiać. Mądrzał. Wracamy do polityki i niestety, bo tak, o pięknym sporcie na tyle. Czy Hołownia musi bać się Tuska, Twoim zdaniem? Tak, to ja od razu odpowiem, że tak. I na podparcie mogę Państwu pokazać sondaże, które Instytut Polster przeprowadził dla Super Expressu. To są sondaże bardzo świeże, bo one były robione w dniach 6-7 lipca, czyli już po tym, jak Donald Tusk wrócił na dobre do polskiej polityki. One się pokrywają z innymi najświeższymi sondażami. No widać, przede wszystkim 35% dalej silna pozycja numeru 1, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ale Koalicja Obywatelska ewidentnie zaczyna wygrywać w tych sondażach z Polską 2053 na Hołowni. 24,3% w naszym sondażu Koalicja Obywatelska, 18,7% Polska 2050 Hołowni. 7,6% Konfederacja, 6,5% Lewica, 4,3% PSL, Kukiz, 2,6% pod progiem. No, najciekawsze na granicy jest to, co się błędu statystycznego, tak. Najciekawsze jest jednak to, co dzieje się właśnie na pozycji drugiej i trzeciej, bo to, że PiS ma silną pozycję pierwszą, to już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Mhm. Natomiast powoli się już wydawało, że Hołownia jest okopany na dobre jako wicelider sondaży. Tymczasem okazuje się, że nie. Myśmy wczoraj o tym rozmawiali z ekspertami, między innymi właśnie dr Bartosz Rydliński. On dosyć trafnie, moim zdaniem, zdiagnozował sytuację, użył takiego, jak sam stwierdził, publicystycznego porównania. Wyborców Szymona Hołowni nazwał, że są to tacy wyborcy à la code. A dla wyborców à la code Donald Tusk jest uosobieniem wszelkich cnót i wartości. A czym jest wyborca à la code? Eksperta. No właśnie taki, dobrze, że nie użył... Ludzie, którzy by działali w kodzie, którzy chodzili na marsze kodu, tak ja bym rozumiał to sformułowanie. Ci, którzy właśnie zawiedli się trochę Platformą Obywatelską i jej taką, jak to nazwać, byle jakością i których przyciągnął do siebie Hołownia, ale teraz ewidentnie Tusk będzie ich dla Platformy Obywatelskiej odzyskiwał. Jak duża to jest grupa, bo to nie jest tak, że wszyscy wyborcy Hołowni to są po prostu ludzie, którzy chodzili na marsze kodu. Oczywiście, że nie. To jest bardzo zróżnicowana grupa. Natomiast pytanie, jak wielu z nich to są ci, na których właśnie samo pojawienie się Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej będzie sygnałem, że warto na nią głosować. Wielu na pewno, ale jak wielu, muszę po raz, nie wiem, który, chyba zacznę sobie robić licznik, ile razy mówię to w swoim programie. Czas pokaże dokładnie, jak będzie długotrwały też ten efekt, bo no nazwijmy go efektem świeżości, choć w przypadku Donalda Tuska mówienie o świeżości w polskiej polityce to duże nadużycie. No ale właśnie, na razie ten efekt odbicia może być. Pytanie, czy się utrzyma i pytanie, jaki pomysł na to będzie miał Szymon Hołownia. Dzisiaj o tym między innymi właśnie z Barbarą Nowacką i Anną Muchą później. Chcesz mi powiedzieć, że Jarosław Kaczyński po raz kolejny straszy wcześniejszymi wyborami? Tak, ale jeszcze, żeby to domknąć tamto, no widać, że same sondaże pokazują, że panowie Hołownia i Tusk mają do wyboru dwie drogi. Albo pójść na udry i na walkę, albo zacząć się jakoś dogadywać. No ewidentnie grają do tej samej bramki, walczą tych samych wyborców. No a właśnie, a kiedy wybory? To jest pytanie za nawet więcej niż 100 punktów. Znowu się pojawiły głosy, że prezes Kaczyński nie wyklucza wcześniejszych wyborów. On zresztą mówił o tym wprost, bo w niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej powiedział sam, że byłbym człowiekiem całkiem nieroztropnym, gdybym wykluczał możliwość wcześniejszych wyborów. Powiedział, jeśli okaże się, iż mamy tylko szansę na administrowanie niemożnością, to takiej sytuacji nie będę ciągnął. Mhm. Dał jasno do zrozumienia, że jeżeli będzie się, oczywiście na razie, tak jak mówiłaś, arytmetyka sejmowa znowu obróciła się na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, no ale znowu, drugi raz dzisiaj. Czas pokaże, jak długo to ta stabilność bardzo chwiejna potrwa. No właśnie. Te wcześniejsze wybory. Ja też uważam, że powrót Donalda Tuska i fakt, że zaczyna on objazd po kraju, taki całkiem jakby trwała zwykła kampania wyborcza, a nie normalne polityczne wakacje,
pokazuje, że po obu stronach wszyscy coraz poważniej liczą się z tym, że wybory mogą być dużo wcześniej niż w planowanym konstytucyjnym terminie. Straszak, ja to zawsze tak nazywam. Jarosław Kaczyński kocha zarządzać przez kryzys i widmo wcześniejszych wyborów to jest taki straszak na jego posłów. Ja nie wierzę, jak to 2023. Ale kończymy. Kończymy, ale musimy stawiać kropkę. Dobra, nie mówię więcej, nie rozgaduję się. Jutro pewnie będziemy kontynuować, a czeka już Barbara Nowacka tutaj w kulisach. Chociaż w kuluarach, ja też. W takim razie także bardzo ci dziękuję. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Dobrego dnia. Do zobaczenia. No i teraz oczywiście wśród partii opozycyjnych trwają spekulacje dotyczące tego, w jakiej formule ta opozycja powinna pójść do wyborów. Lewica twierdzi, że powinny powstać dwa bloki, centroprawicowy i lewicowy. W centroprawicowym bloku powinna znaleźć się Koalicja Obywatelska z Platformą Obywatelską na czele, rzecz jasna, plus Szymon Hołownia i Polskie Stronnictwo Ludowe, bo według pana Treli za czasów Donalda Tuska, czyli od soboty, Platforma ponownie skręciła w prawo. Ja pani powiem, jakie ja mam marzenie, jeżeli chodzi o 2023 rok. Moim marzeniem są dwie listy opozycyjne. Mhm. Jedna lista centrowo-prawicowa. I kto jest na tej liście? I na tej liście jest Donald Tusk i Platforma Obywatelska, na tej liście jest PSL i na tej liście jest Szymon Hołownia, bez względu na to, w jakiej on będzie kondycji politycznej, bo tego oczywiście nie wiemy. Mhm. I druga lista lewicowa, która ucieka się do elektoratu lewicowego, jest jasna w swoich poglądach, jeżeli chodzi o sferę światopoglądową, sferę gospodarczą i sferę społeczną. Piotr Zgorzelski na przykład mówi, Platforma to jest absolutnie z lewicą na listę, a nie z nami, bo teraz, to nie jest centroprawicowa partia, teraz to jest już liberalizująca. I teraz powiem drugą rzecz. Do soboty rzeczywiście był taki pogląd. No bo Rafał Trzaskowski w tę stronę trochę tak, chyba by... Ale od soboty sytuacja się zmieniła. No można o Donaldzie Tusku powiedzieć wiele rzeczy, ale to nie jest polityk, który ma lewicowe skłonności. Teraz z powrotem Tuska Platforma ponownie skręciła w prawo, to chce pan powiedzieć. Tak, i osadziła się mocno w centrum. I moim zdaniem Donald Tusk spowodował bardzo jasny podział sceny politycznej. No długo się nie widziałyśmy na żywo. Barbara Nowacka. Się cieszę. Dzień dobry. I panią redaktor widzę. Inicjatywa Polska, Koalicja Polska, także się cieszymy, bo jednak jak zawsze powtarzam, teraz witając gości w studiu, to zupełnie inna jakość rozmowy. My nie przemawiamy, wy nam zadajecie pytania. Prawda? My możemy tak lepiej. Ani nas nie wycisza. Na razie jeszcze. No jeszcze nie wiem, zerwało mi się połączenie. Pani poseł, już tak zupełnie serio. Po tym klubie wczorajszym Koalicji Obywatelskiej, na którym to był Donald Tusk, ma pani poczucie, że cała koalicja dostała jakąś nową energię i jest nowy pomysł na to, jak zdobywać wyborców? Czy to jest takie usadzanie się w czymś, co już dobrze znamy? No dla koalicja to jest absolutnie nowa rzeczywistość. My żeśmy się dwa dni wcześniej po prostu poznawali. Mhm. To była moja druga w życiu rozmowa z Donaldem Tuskiem. Pierwsza tak długa. Poznał również współprzewodniczących Zielonych i przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapkę. I tutaj wydaje mi się, że też dla niego po tylu latach powrotu, zobaczenia klubu parlamentarnego, który jest zupełnie innym klubem, pewnych innych relacji, ale też i Polski, która przecież przez te lata się bardzo zmieniła i on to przecież widzi, słyszy, czuje, no wie, że musi uprawiać zupełnie inną politykę i zupełnie inaczej adresować tematy niż jeszcze te kilka lat temu. To musi uprawiać inną politykę? To znaczy, że klub koalicyjny, żeby przetrwał, wymaga bardzo dużej współpracy, otwartości, autonomii różnych podmiotów. Klub Koalicji Obywatelskiej to są cztery partie plus ludzie, którzy nie są związani z żadną partią, z różnymi pomysłami, często społecznicy, tak jak chociażby Magda Filiks, która przychodzi z KOD-u, czy Iwona Hartwich, która zasłynęła przy protestach osób z niepełnosprawnościami. To nie są ludzie przyporządkowani logice partyjnej, tylko są ludzie absolutnie sprawy, którzy dla tej sprawy zrobią bardzo wiele i trzeba umieć z nimi rozmawiać. I trzeba pamiętać, że mają inną niż partyjną wrażliwość. Donald Tusk będzie umiał rozmawiać? Ja byłam pełna obaw i sceptycyzmu, bo przecież przez lata obserwowałam tę politykę Platformy, która zawsze była nastawiona do wewnątrz, od momentu, kiedy przyszedł PiS i zaczęliśmy się rozbudowywać. Koalicja Obywatelska przecież powstawała przed wyborami samorządowymi. I przyszedł Donald Tusk,
absolutnie uszanował zastaną sytuację z koalicjantami. W rozmowach mówił dużo o autonomii, współpracy, zresztą to bardzo wyraźnie wybrzmiało na klubie. Przyszedł, mówi, jestem szefem Platformy Obywatelskiej, cieszę się, że widzę moich przyjaciół, ale też witam nowe osoby. Mhm. Mówił też to, co wydaje mi się bardzo ważne do dalszego działania, jak bardzo ważna będzie ciężka praca parlamentarzystek i parlamentarzystów, nawet teraz, te wakacje, bo to nie jest tak, że przyszedł Donald Tusk i wydarzy się cud. To jest tak, że potrzebni są inni. Potrzebny jest Rafał Trzaskowski, potrzebna jest Małgorzata Kidawa-Błońska, potrzebni są koalicjanci, potrzebna jest każda osoba, która zacznie pracować, bo sukces sam się nie zrobi. Ja się cieszę, że to też jest dla wszystkich w tej chwili oczywiste i zrozumiałe. Panie Wiesław, ale ja cały czas mam wrażenie, że pani tak, no, musi pani trochę tak robić, ale to są wszystko takie wcześniej ułożone, oficjalne deklaracje miłości, szacunku, budowania, współpracy, a przecież doskonale wiemy, że pod płaszczykiem takich oficjalnych deklaracji kryją się ludzkie emocje, kryją się potworne ambicje, starcie między Tuskiem i Trzaskowskim, pytanie o to, co będzie z klubem parlamentarnym, czy Cezary Tomczyk straci swoje stanowisko jako szef klubu i na jego miejsce wejdzie Borys Budka i nie możemy udawać, że tego nie ma. Ale my nie udajemy, że tego nie ma i że są tematy, które trzeba omówić, rozwiązać. Trzeba ułożyć dobrze relacje Tuska z Trzaskowskim. Ale tylko, pani redaktor, da się to zrobić? Uważam, że się da, bo to są dorośli faceci, którzy wiedzą, że celem nie są dzisiaj ich osobiste ambicje, tylko celem jest odsunięcie PiS od władzy i wtedy przyjdą osobiste ambicje. Bardzo śmieszne są partie, w których już dzielone są stołki, kto gdzie będzie szefem jakiego resortu, urzędu. Takie partie zawsze źle kończą. Ja pamiętam tę historię, no wszyscy ją pamiętają, legendarnego premiera z Krakowa. To każdy polityk powinien mieć z tyłu głowy, że zanim przymierzy się do stanowiska, wygraj wybory. I jak my tego nie zrobimy, to możemy sobie zapomnieć i o stanowiskach, i o planach, i o projektach wdrażanych, i o reformach, i o wolnych mediach, i o demokracji. Mówi pani, że to są inteligentni faceci, inteligencji nikt im nie odbiera, ale są też facetami, już idąc tą retoryką, bardzo ambitnymi. I zupełnie rozjeżdżają im się kwestie dotyczące chociażby światopoglądowe. Znaczy, Rafał Trzaskowski jest zdecydowanie bardziej liberalny, żeby nie powiedzieć lewicujący. Donald Tusk, no umówmy się, ale raczej konserwatysta. Tak, w tych pani redaktor, ale prawda jest taka. Jak to połączyć, bo Platforma już próbowała mieć szeroko rozstawione skrzydła i to się nie udało. Otóż, mówiąc szczerze, udało się i trochę mi dziwnie, bo pierwszy raz robię to w życiu, zacytuję Donalda Tuska. Mhm. Powiedział, że Platforma, która była platformą właśnie sukcesów, platformą zwycięstwa, to platforma, gdzie był z jednej strony w rządzie Arłukowicz, z drugiej Gowin. I zawsze grali tymi skrzydłami. I zawsze była frakcja bardziej liberalna i zawsze była frakcja konserwatywna. I one dzisiaj w samej Platformie są zaszyte. Przecież jest i Rafał Trzaskowski i jest Bogusław Sonik. No to mamy w samej Platformie dwie różne postawy, a wspólne wartości, prawda? A teraz jak popatrzymy na koalicjantów. Liberalna, Nowoczesna, Zieloni i Socjaldemokratyczna Inicjatywa Polska. No właśnie, jesteśmy w stanie, nie szukać tego, co nas dzieli. Czy pani, że zostaniecie wypchnięci jednak z tej koalicji? Że Donald Tusk na razie, ponieważ nie chce zaczynać od trzęsienia ziemi, oczywiście z wielką estymą i was przywitał, ale tak naprawdę w trakcie trwania już tego wszystkiego i tych przygotowań do wyborów parlamentarnych okaże się, że jesteście zupełnie zbędni. Z takim PiS-em, jak jest dzisiaj, nie wygra pojedynczo żadna partia. Nie wygra żadna formacja, więc Donald Tusk wie, że nie tylko koalicja jest dodatkową wartością i właśnie równoważy te pewne... zastanawiam się, jak to dobrze powiedzieć, te pewne cechy Platformy, nie ma bardziej wiarygodnej partii mówiącej o agendzie zmian klimatycznych niż Zieloni. Nie ma bardziej zdeterminowanej partii do walki o prawa kobiet niż Inicjatywa Polska, która wyrastała na zbieraniu podpisów pod projektami Ratujmy Kobiety. I nie ma pewno większych liberałów na polskiej scenie politycznej niż Nowoczesna. Dobrze. I pani zdaniem Donald Tusk po tych 7 latach zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę? On nie ma żadnego... Donald Tusk jest wytrawnym politykiem. On nie ma żadnego interesu w pozbawianiu się koalicjantów, z których jest wyłącznie wartość dodana, wręcz przeciwnie, ma interes do budowaniu nowych, budowaniu dobrych relacji z Hołownią, z PSL-em, z innymi podmiotami, z którymi też mu będzie po drodze.
nie wygra się dzisiaj samodzielnie z PiS-em, bo jest bardzo silny, silny nepotyzmem, skorumpowaniem i mediami publicznymi, kompletnie przez nich przejętymi. No i ustawą medialną, która za chwilę prawdopodobnie. No to jest po prostu niewyobrażalna rzecz, jak PiS otwiera kolejne pole walki, próbuje zamknąć wolne media, idąc przy okazji na konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, w czym Polska nie ma żadnego interesu, bo zawsze wiadomo było, że dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności przy tak silnej Rosji, są ważne dla naszego bezpieczeństwa. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy nam się podoba ten, czy inny prezydent Stanów Zjednoczonych? No to jest jednak silne państwo, z którym dobre relacje mieć trzeba. No chociaż politykę można krytykować. Tak, teraz takie didaskalia chwilowe, ale wracamy do sedna sprawy. Borys Budka, pani zdaniem, powinien wziąć klub parlamentarny? Czarek Tomczyk jest świetnym szefem klubu. Mhm. Współpracuję z nim. Ja jestem jedną z wiceprzewodniczących klubu i też widzę, jak dobrze się pracuje. I nie widzę potrzeby dzisiaj wprowadzania zmian w klubie. Jeżeli one by się miały wydarzyć, będą zmianami stricte politycznymi. Będzie to stricte polityczna decyzja, jak ustawiać klub. Natomiast tak jak większość klubu, zdecydowana, to wczoraj też w rozmowach było wyraźnie, jesteśmy po prostu zadowoleni z tego, jakim szefem jest Czarek Tomczyk, potrafiący rozmawiać, słuchać, wymyślać, zajęcia. Ale on jest człowiekiem Trzaskowskiego. Nie wiem, czy Tusk będzie chciał go mieć jako szefa klubu. Jeżeli Tusk myśli poważnie o porozumieniu z Trzaskowskim, a musi o tym myśleć, no to jaki ma interes w ludziach, którzy współpracowali z Trzaskowskim, żeby ich odsuwać? Wręcz przeciwnie, trzeba te wszystkie, całą tę różnorodność. Wieczne gaszenie pożaru. No, wiemy, jak emocjonalnie do sprawy podszedł chociażby Sławomir Nitras w ostatnich dniach. No. Nie. Nie, skądże? No, wie pani, my jesteśmy przecież ludźmi, przeżywamy różnego rodzaju emocje. Gdzieś był pomysł, plan, który z różnych powodów nie został zrealizowany. Ale tak naprawdę tym fundamentalnym pomysłem nie jest to, kto będzie szefem partii, kto będzie miał jaki wpływ, kto będzie na tym czy innym stanowisku, tylko czy możemy wygrać wybory, czy nie. I to jest plan, wygrać wybory. Ale żeby wygrać te wybory, to trzeba iść z planem i powiedzieć ludziom na przykład, idziemy w takiej i takiej formule, a naszym kandydatem na premiera jest... I ja wychodzę z założenia, pewno dosyć starodawnego, ale uważam, że najuczciwszego, że kandydatem na premiera jest lider zwycięskiej partii lub liderka. Nie zgadzam się na te atrapy wszystkie, że to będzie tak, jak był swego czasu w czasach AWS-u. Premier, figurant. Widzieliśmy to zresztą w PiS-ie nieraz. Pamiętam Beatę Szydło, która była bardzo kochaną przez część wyborców panią premier. Tu ją obronili w Sejmie i następnego dnia ręcznie zdjęta przez Jarosława Kaczyńskiego. Czyli Donald Tusk. Jeżeli będzie szefem Platformy, to Donald Tusk jest w tej chwili szefem Platformy. No nie ma innej dyskusji. Bez względu na to, że na przykład mi się zawsze marzy premier. Kobieta, silna, postępowa. No ale szefem Platformy jest Donald Tusk i trzeba to po prostu uszanować. No to w takim razie, jaką rolę w tej chwili widzi pani dla Rafała Trzaskowskiego? Rolę, która spełni także jego ambicje. Bo zaraz będzie mi pani mówiła, że on ma ogromnie ważną rolę, ponieważ jest prezydentem Europejskiej Stolicy i tak nie, dalej. Nie, ale Rafał oczywiście, że jest prezydentem Warszawy, jest też współtwórcą, jest twórcą ruchu Wspólna Polska, porozumienia samorządowców. To jest gigantyczna praca do zrobienia. To jest integracja samorządowców, współpraca dobra z nimi, budowania tej opozycji na podstawie wspaniałej sieci, jaką są samorządowcy. Bardzo często apartyjni, bezpartyjni, patrzący z dystansem na partię. Rafał to ma fantastyczne przełożenie. We wrześniu Campus Polska. Środowisko Rafała Trzaskowskiego, które nie jest jeszcze jakieś bardzo duże w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, to wiemy, ale jest. Nie sądzi pani, że zaczną się jakieś takie ruchy od wewnątrz, polegające na tym, że dojdzie jednak do rozłamu w Koalicji Obywatelskiej? Chcemy wygrać wybory. Nie wygra się wyborów podzielonym. Jeżeli nie będzie plan realizowany wspólnie... A jak znajdą się ludzie wokół Trzaskowskiego, którzy powiedzą wychodzimy, to pani będzie temu przeciwna? Ale trzeba mieć powód, żeby wyjść. A jeżeli dzisiaj nawet widzimy, że następuje mobilizacja, że w Platformę wstąpiło życie, co bardzo cieszy, bo lepiej się współpracuje z partią, której się po prostu chce, która wierzy w siebie. I dzisiaj ludzie Platformy uwierzyli w siebie. Jeżeli wierzą w siebie, no to róbmy to. Wygrajmy wybory z PiS-em i budujmy demokratyczny ład, jak pani redaktor ładnie powiedziała. Czyli pani jest przeciwna. Czemu?
temu, żeby ewentualnie Rafał Trzaskowski i ludzie skupieni wokół niego, pani także blisko z Trzaskowskim. Dzisiaj nie ma takiej dyskusji. Ale w ogóle nie ma takiej dyskusji. W imię czego robić rozłam dla samego rozłamu? Jest to kontrproduktywne. Mhm. Dzisiaj Donald Tusk deklaruje otwartość, deklaruje współpracę. Mhm. Jeśli nie zmieni, rozumiem, ta sytuacja będzie utrzymana. Idziemy do przodu. Ludzie chcą ze sobą współpracować. Koalicja trwa. No naprawdę, no bądźmy poważni. Jesteśmy w polityce. To swoje rozgoryczenie, bo to rozgoryczenie jest bardzo widoczne. I oj warstwie, nie, no. Już i się otrzepał. No nikt, tak? nikt nie lubi nie móc zrealizować swojego planu i marzenia, ale no naprawdę, w polityce trzeba być twardszym. Ale jak właściwie miał marzenie, bo ja nie wiem. Rafał cały czas ma to samo marzenie, czyli wygrać z PiS-em. Przecież miał marzenie jeszcze wyborów prezydenckich, po nich też się otrzepał. No, ale powrót Tuska, rozumiem, no nie oznacza, że będzie przegrana z PiS-em. No oczywiście, że nie, dlatego będzie współpracował. Okay. No, ale bo pani powiedziała, że... No, przecież mówił, przecież pani redaktor doskonale wie, że Rafał Trzaskowski powiedział, że on stanie do wyborów na szefa Platformy. Na dwa dni przed powrotem Tuska, dlaczego tego nie zrobił wcześniej? Dlatego, że Borys Budka był szefem i oni byli ze sobą umówieni. A, czyli Borys Budka złamał tę umowę. Borys Budka był umówiony, że jest szefem Platformy. Umówił się z ludźmi Platformy. Wybrali go 80% większością i nie dawał wcześniej sygnałów, że zamierza z tej funkcji rezygnować. W momencie, kiedy pojawia się przestrzeń, jak widać, prowadził z nim inne rozmowy. No właśnie. I dlatego ja cały czas tak wiercę pani dziurę w brzuchu o to, że... Wiem, zawsze pani zawsze wierci dziurę w brzuchu na każdy temat. Że będzie niezwykle to trudne, żeby oni się wszyscy porozumieli po prostu. No nie, a ja... Bo jeżeli zostało zawiedzione zaufanie, to jest to potem bardzo trudno odbudować. Między Trzaskowskim a Tuskiem nie zostało zawiedzione zaufanie. No ale to jest też pytanie, gdzie dzisiaj widzi siebie Borys Budka? Widzę w nim duży zapał, energię, deklaruje jeżdżenie po Polsce. Myślę, że są ważniejsze cele. Każdy w życiu zawodowym ma pewne wahania, konflikty, nieporozumienia, bez względu na to, czy to polityka, czy to media, czy to firma. Kilka ważnych rzeczy przed nami, więc kończymy ten wątek dotyczący samej Platformy, ale jeszcze... Jeszcze jedno zdanie powiem. My mamy oczywiście ego, ale ono naprawdę potrafi wygrać. Każdy polityk ma ego, ale ono naprawdę potrafi przegrać z naszym IQ. A IQ mówi dzisiaj, wygrajcie z PiS-em, a potem sobie się pokłócicie. Szczególnie chłopaki. Tak, to prawda, to prawda. Dlatego szkoda, że tak mało kobiet w polityce. Pani poseł... Zrobimy lepiej. Donald Tusk wywarł na pani jakie wrażenie? Znaczy, podobno umie czarować osobiście. Oczarował panią? To jest moja druga z nim rozmowa. Inteligentny, oczytany, ciekawy człowiek. Tylko, wie pani, to nie chodzi o to, żeby się oczarować. To chodzi o to, żeby umieć współpracować i znaleźć obszary, w których można się porozumieć. I to wydaje mi się kluczowe. My jako Inicjatywa Polska mamy swoją agendę dotyczącą i rynku pracy, i praw kobiet, praw człowieka, ochrony zdrowia. To wszystko jest na stole. To są często gotowe projekty ustaw. Świeckości państwa, wydaje mi się, że kolejny ważny temat, o którym mówić trzeba. Jeżeli tu znajdziemy pole do współpracy. Wie pan, ja już współpracowałam, ja i Inicjatywa Polska zaczęliśmy naszą współpracę od Grzegorza Schetyny, potem był Borys Budka, teraz jest Donald Tusk. W klubie mamy ludzi, z którymi współpracujemy od wielu miesięcy. Dobrze. Pani poseł. Ten duet Joński-Szczerba. No proszę mi powiedzieć, czy widziała pani lepszy duet koalicyjny ever? Ja nie mogę odpowiadać na takie pytania. No bo wie pani, że pani nie widziała. Nie, nie, to ja nie mogę z zupełnie innej przyczyny. Ja tu jestem o zadawanie pytań, na szczęście nie odpowiadania. Pani poseł, jak pani uważa, że powinno się ułożyć teraz relacje z Szymonem Hołownią? Bo jakoś trzeba. Absolutnie przyjaźnie. Trzeba docenić to, jak Szymon Hołownia mobilizuje tych, którzy na wybory nie za bardzo chodzą, jak mobilizuje społeczników. Docenić to i w pewnym momencie zadać pytanie, czy jesteście państwo otwarci na realną współpracę. Być może. Co pani nazywa realną współpracą? Wszystko zależy od momentu, którym będziemy, ale być może będą to wspólne listy. Być może będzie to po prostu porozumienie, idźmy obok siebie i nie walczmy ze sobą. Przecież mamy te doświadczenia. Mamy doświadczenia Koalicji Obywatelskiej, mamy doświadczenia Koalicji Europejskiej, gdzie w Koalicji Europejskiej było wiele podmiotów, w tym PSL, a w Koalicji Obywatelskiej przecież PSL szedł osobno, ale nadal nie było tam ataków. Ja nie widzę powodów, żeby opozycja, nawet jak się ze sobą nie zgadza, atakowała się w sposób personalny, deprecjonując innych. Można się spierać na projekty ustaw, na to czy inne głosowanie, ale nie deprecjonować się wzajemnie. Absolutnie tu uważam, że jest też wielkie pole do współpracy, szczególnie na poziomie lokalnym. Pamiętajmy, że równolegle będą się prawdopodobnie odbywać wybory parlamentarne i wybory samorządowe. I tu
wielki potencjał, który mają samorządowcy wokół Rafała Trzaskowskiego, który mają społecznicy wokół Szymona Hołowni, które mają organizacje pozarządowe, które ma Platforma Obywatelska jako zasoby i koalicjanci, trzeba będzie wykorzystać w tym takim naprawdę gigantycznym przedsięwzięciu wyborczym. Czyli nie, wspólnej listy pani nie wyklucza, tylko pytanie, czy będąc na miejscu na przykład Szymona Hołowni, także zrezygnowałaby pani z jakichś swoich wewnętrznych ambicji. No to jest jednak człowiek, któremu przez rok sporo się udało. Tak, w sondażach udało mi się naprawdę sporo i przyciągnął do siebie fajnych ludzi. W wyborach prezydenckich też nie był najgorszy. Oczywiście nawet stawiają tezę, że gdyby to on startował, to by Andrzej Duda przegrał te wybory. Tak, to ludzie od Szymona Hołowni uwielbiają tę tezę, no ale realia są dosyć brutalne. To Rafał Trzaskowski wszedł absolutnie szturmem do drugiej tury, prowadząc bardzo krótką kampanię, bo widać było, że ma ten polityczny dar i że polityka, że ludzie jednak na końcu szukają polityka. Ja te fenomeny, podobne w pewnym sensie do Szymona Hołowni, czyli gospodarujące ludzi rozczarowanych życiem społeczno-politycznym, czyli Palikot, czyli w dużej mierze Petru przecież też już widziałam. To są wielkie wartości, które potem wchodzą do polityki. Robert Biedroń, przecież poseł Palikota, czy cała grupa Nowoczesnej, Adam Szłapka, Katarzyna Lubnauer, Monika Rosa, Krzysztof Mieszkowski, którzy weszli od Petru. I u Szymona Hołowni też, no widzę te perły. Tylko na końcu trzeba się porozumieć. Znaczy możemy wszyscy mieć ambicje, a jak tak długo jak jest PiS, to naszą główną ambicją będzie minuta pięć na mównicy, bo więcej nam nie dadzą. No, Prawo i Sprawiedliwość też stara się zwierać szeregi, właściwie Zjednoczona Prawica. Wczoraj kolejne oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że kolejny poseł na rękach Adama Bielana wraca w jego ramiona. Ale nie ma pan wrażenia, że taka bary? Niedługo nacieszył się widzę, że trafiłam. Wolnością. 231 już Zjednoczona Prawica znów ma. I teraz pytanie pani zdaniem, co się dzieje z Polskim Ładem? No bo to taki program tysiąclecia, jak twierdzi Jarosław Kaczyński, a o ile się nie mylę, bo sprawdzam to codziennie, nie ma jeszcze ani jednego projektu w Sejmie. No niczego nie ma w Sejmie, co jakieś rzeczy są w konsultacjach branżowych, ale pod klauzulą. A z jakiego powodu pani zdaniem tak się dzieje? Przecież oni ten nowy ład mieli ogłaszać w kwietniu. Potem mieli go ogłaszać w maju. Przecież w marcu już mieli ogłaszać. Już przecież były te, tak, ma pani rację, przecież, przecież miało być pierwszy element gdzieś tam było, że w okolicach 8 marca tak, zobaczymy. Ale trzecia fala i dlatego bo potem trzecia fala, no teraz nie ma żadnej fali, mają bałagan, nie mają pomysłu. Oni nie mają pomysłu. Wyszli, ogłosili jakieś rzeczy podatkowe. I awantura. I awantura. Przecież zaczęli to liczyć. Zobaczyli, jakie to jest po prostu szkodliwe społecznie. Ja myślę, że jednak tam jest kilku przytomnych ludzi, którzy nie chcą szkodzić aż tak społecznie. Nie chcą, jak oni uważają, że klasa średnia to są ludzie, którzy zarabiają powyżej 4000 zł. Tak, 4000 zł. Nie. Oni mówią, że klasa średnia to są ci, którzy zarabiają 4000 brutto. Takie słowa były. No świetnie. Wiceministra pana. No świetnie. No więc każdy, kto zarabia 4000 brutto, to doskonale wie, że do klasy średniej naprawdę, naprawdę daleko. A potem patrzymy na te spółki Skarbu Państwa i wiemy, gdzie są prawdziwe pany. I najczęściej są w PiSie. Jarosław Kaczyński stracił pani zdaniem jakiś instynkt samozachowawczy trochę. No bo przecież ta rozmowa o nepotyzmie z jednej strony wydaje się bardzo szlachetna, ale z drugiej strony no, pan prezes chyba zapomniał, że rządzi od 6 lat i że mówienie o takich sytuacjach we własnej partii, która od 6 lat rządzi, no jest poniekąd dziwne, nazwę to delikatnie. Wczoraj Cezary Tomczyk z mównicy sejmowej poprosił posłów i posłanki Zjednoczonej Prawicy, których rodziny zrezygnowały ze spółek Skarbu Państwa w ostatnim czasie o podniesienie ręki i nikt nie podniósł ręki. A nie było pana Sobolewskiego na sali? Był. Myślę, że siedział na obu rękach, żeby się tylko nie wyrwać, bo wie pani, to, że ktoś stracił posadę w spółce Skarbu Państwa, to nie oznacza, że zaraz nie dostanie pracy gdzie indziej. Przecież to nie jest pierwszy występ pana Kaczyńskiego w sprawie nadużyć władzy i pieniędzy publicznych w PiSie, bo poprzednio jak wyszły afery z premiami, nagrodami, no to postanowił obciąć wynagrodzenia między innymi samorządowcom. Ale to nie jest pierwszy ich problem i przecież Kaczyński akurat o Sobolewskim doskonale wiedział. Poseł Nitras był uprzejmy go o tym informować na sali sejmowej kilkukrotnie, wymieniając wszystkie spółki Skarbu Państwa, więc pan Kaczyński miał pełną świadomość, tylko zrozumiał, że tę świadomość ma nie tylko on, ale miliony Polaków. I naprawdę również wyborcom PiSu to się nie podoba, że ktoś na ich plecach w czasie pandemii dorabia się na państwie. No wiadomo i nawet Jarosław Kaczyński mówił o tym, że ale właśnie to jest rzecz, którą wszyscy pomijają, moim zdaniem zupełnie niesłusznie. Jarosław Kaczyński powiedział, że trzeba walczyć z nepotyzmem w szeregach partii, bo przegramy wybory.
Czyli generalnie, gdyby mogli wygrać, byłoby spoko. Nie dlatego, że to jest po prostu nieetyczne na przykład, tylko bo przegramy wybory. Dokładnie była taka konstrukcja tego zdania. Znowu zacytuję Cezarego Tomczyka, który zapytał, czy naprawdę PiS potrzebuje specjalnej ustawy, żeby nie kraść. No dobrze, wewnętrznej uchwały, tak, ale też bądźmy uczciwe, że zawsze był z tym problem. Ale nigdy nie było takiej skali nadużyć. Ale w ogóle nie powinno ale być. Ale nigdy nie było takiej skali nadużyć. Oczywiście, tylko że były kary i konsekwencje. I pamiętam, jak za znacznie drobniejsze rzeczy, były i komisje śledcze, i politycy, bardzo czasami prominentni, żegnali się z funkcjami, stanowiskami i wypadali poza politykę. Takie były standardy. Ja widzę, co się dzieje w Europie Zachodniej, gdzie za użycie służbowej karty traci się funkcję premiera. Teraz trzeba mieć u nas nadzwyczajną sytuację życiową, pani poseł. No właśnie, na przykład remont. Ja słyszałam, na przykład remont. Proszę państwa, jak macie nadzwyczajną sytuację życiową typu remont, to na pewno PiS wam pomoże. No proszę się zgłaszać do spółek Skarbu Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska była państwa gościem, pierwszym gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę Joanna Mucha z Polski 2050 Szymona Hołowni. Szymona Hołowni, który ma potężny problem, dlatego że przypomnę państwu, Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła jego sprawozdanie wyborcze z czasu kampanii prezydenckiej. Ponad 200 tysięcy złotych miało być przyjęte, no, niezgodnie z procedurą, w skrócie tak to określę. Odniósł się do tego ostatnio wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w dość zaskakujący sposób podsumował to, co dzieje się wokół Polski 2050 w tej chwili. Sami byliśmy ciężko doświadczani różnego rodzaju decyzjami PKW, z którymi nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy dalej. No to teraz też nie skaczemy do góry, nie odpalamy szampana, że Szymon Hołownia ma problemy. No ma problemy, pewnie się odwoła, być może jego odwołanie zostanie przyjęte. Jeżeli nie, no to będzie musiał zrealizować zalecenia PKW. No świat się nie kończy na tym. Nic to jest przyjemnego, ale jak mówię, my jesteśmy ludźmi doświadczani relacjami z PKW chyba bardzo mocno i jakoś tutaj nie będziemy budowali radosnego scenariusza, bo Szymonowi się potknęła noga. Potknęła się noga nie pierwszy raz i nie ostatni w polityce. Wstanie i będzie szedł dalej. Joanna Mucha, Polska 2050, państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słaby ten tydzień dla was. Nie, bo nie słaby. Znaczy, dlaczego? Nie słaby. Z jakiego powodu? No przede wszystkim PKW odrzuca sprawozdanie wyborcze. Przypuszczam, że nie mając dotacji, 200 tysięcy złotych, jak to się mówi potocznie, po piechotą nie chodzi. A po drugie, no kolejny sondaż dziś, chociażby w Super Ekspresie, który pokazuje, że powrót Donalda Tuska, nie wiem jak długo trwały, ale jednak przyniósł efekt i odebrał wam wybór. Dokładnie tego się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się tego, że nasze sondaże spadną około 2-4% i dokładnie tak jest. Co więcej, wczorajszym spadło 7 punktów procentowych. No to są chyba jakieś zupełnie pojedyncze. Większość to jest 4% i jestem, znaczy ja mam takie głębokie przekonanie, że to jest taki efekt, który będzie trwał kilka miesięcy. Może 3, może 4, może pół roku, ale odrobimy te kilka punktów. Naprawdę jestem przekonana o tym, że to się powiedzie. Natomiast jeśli chodzi o odrzucenie sprawozdania przez PKW, to bo to jest rzeczywiście temat i to jest ważny temat. Jesteśmy, znaczy no, jak państwo pewnie doskonale wiecie, jeśli chodzi o kampanię prezydencką, to pracowałam na rzecz Rafała Trzaskowskiego. No tak, pamiętamy. Przypomnę, żeby tutaj też nie było żadnych to nie wątpliwości. Było nie. Natomiast w tej naszej kampanii, w tej kampanii Szymona Hołowni stała się rzecz zupełnie bezprecedensowa. W Polsce to się nigdy nie zdarzyło. 89 tysięcy wpłat od ludzi no po tak, prostu, to którzy... No ale jednak poza... To jest niesłychana sprawa. Poza procedurą, niezgodnie z przepisami, ponad 200 tysięcy. Tylko powiedzmy, z czego to wynika. To są w zdecydowanej większości z tych 200 tysięcy złotych, to są wpłaty od ludzi, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym najczęściej to są ludzie, którzy mają swoje własne konto i konto swojej firmy jako to samo konto. I bardzo często to jest nawet trudne do odróżnienia dla nas jako przyjmujących wpłaty. W związku z tym, ja uważam po prostu, że te przepisy są przestarzałe. Ale jeśli zdarzy się tak, my będziemy się odwoływali. Jeśli zdarzy się tak, że zostaniemy, znaczy no, że zostaniemy wezwani jako partia do tego, żeby te pieniądze zwrócić, to zwrócimy. Bo oczywiście zastosujemy się do
tego, co sąd orzeknie, ale ja tylko po prostu daję do zrozumienia i tłumaczę to w ten sposób. Te przepisy są bardzo przestarzałe i nie są zupełnie przystosowane do tego, żeby prowadzić zbiórki publiczne, czyli żeby finansować się z pieniędzy, z wpłat darczyńców, a nie z subwencji partyjnych. Przypomnę jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o innych kandydatów, oni absolutnie zdecydowanie największy fragment swojego finansowania. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to było 100% finansowania. To były wpłaty z subwencji, znaczy płaty partyjne. Uważam, że jednak lepszym sposobem jest finansowanie przez obywateli. Okej, no to tę sprawę mamy załatwioną, to teraz na tapet bierzemy Donalda Tuska. Pani poseł, no zna pani go troszeczkę, była pani ministrem w jego rządzie. O tak, jak to zabrzmiało. Co pani sobie, ale tak naprawdę szczerze, pomyślała w pierwszym momencie, chyba że nie może pani tego zacytować na antenie o tej godzinie, kiedy usłyszała, że Tusk wraca? Ja nie mam w ogóle z tym żadnego problemu. Uważam, że to klaruje w pewien sposób naszą scenę polityczną, dlatego że w ten sposób będziemy mieli bardzo, bardzo wyraźne trzy bloki na scenie politycznej. Pierwszy blok to jest PiS i akolici, drugi blok to jest antyPiS. To jest to, za co przez całe lata krytykowałam Platformę Obywatelską, że jest wyłącznie antypisem i Donald Tusk w tych pierwszych swoich dniach absolutnie wpisuje się dokładnie w tę rolę. I jest trzeci blok, który jakby wychodzi poza ten spór, który chce być poza tym sporem, chce pokazać, że inna Polska jest możliwa. Ale jak to jesteśmy mniej więcej my, poza tym sporem? Między innymi. Można być poza tym sporem. W jaki sposób, bo ja naprawdę nie rozumiem, znaczy przy tym jak państwo bardzo mocno krytykują PiS, kiedy mówią państwo, że PiS niszczy najważniejsze państwowe instytucje, że nie zważa na ustawę zasadniczą, że ustawia swoich w spółkach Skarbu Państwa. Jak państwo nie chcą być antypisem? Wie pani, to jest kwestia rozłożenia akcentów i rozłożenia priorytetów. Mhm. Dla nas priorytetem jest przygotowanie się do dobrego i odpowiedzialnego rządzenia po przejęciu władzy od PiSu. Czyli dla nas jakby naszym celem jest to, żeby dobrze rządzić Polską później, żeby pokazywać, w jakim kierunku będziemy Polskę chcieli prowadzić. Natomiast oczywiście środkiem do celu... Nie pokaże. Na razie to on miał taką rozmowę powitalno-motywacyjną i z wyborcami, i z partią. Trzymam kciuki. Chciałabym bardzo wierzyć w to, że rzeczywiście tam świeże i takie naprawdę ciekawe pomysły wśród moich kolegów, u moich kolegów z Platformy Obywatelskiej też powstaną. Natomiast wiem, ile my mamy wypracowane, ile Platforma ma wypracowane i to jest to porównanie. Tak? Ale my mamy... i tak będziecie musieli połączyć te siły, bo bez tego nie wygracie. Ale rzeczywiście, że tak, ale nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Znaczy, mam wrażenie, że Donald Tusk wrócił do Polski w tym momencie, w którym już wie, że połączone siły opozycji wygrają z PiS-em. Tylko mniej więcej... jak te siły opozycji połączyć? Pani sobie to wyobraża? Wie pani co, niech każdy obrabia swoje poletko. Niech Platforma obrabia... Niech Platforma obrabia pole pod tytułem elektorat antypisowski. Mhm. My będziemy obrabiali to pole, które nie zagłosuje ani na PiS, ani na Platformę, bo jest około 30% takich ludzi. I my chcemy być ich reprezentantami. Okej, zderzamy się ze sobą jakby w takiej walce o, nie wiem, 4-5%. Okej, to prawda, ale na pewno nie będziemy tutaj ani agresywni, ani nie będziemy po prostu starali się ich przekonać naszym programem, naszymi propozycjami i pokazaniem tego, że one są bardzo dokładnie przygotowane. Nasz program zdrowotny dzisiaj to jest około 500 stron. Na różne tematy, tak, bo to są oddzielnie diagności, oddzielnie zawody medyczne, oddzielnie, nie wiem, różnego rodzaju instytucje. To jest prawie 500 stron tekstu. To jest ta różnica jakości, którą my dzisiaj proponujemy. No dobrze, tylko prawda jest taka, że ta polska scena polityczna jest spolaryzowana od bardzo, bardzo dawna i spolaryzowani są także sami wyborcy. I teraz pytanie, czy naprawdę uważa pani, że ta taktyka, którą teraz zaproponował ponownie Tusk, nie będzie skuteczna? Wie pani, spolaryzowana jest Warszawa i ludzie, którzy w Warszawie komentują to, co się nie dzieje. Nie tylko. Niech mi pani wierzy. Jeździmy... Nie tylko, ale niech mi pani wierzy. Ja na przykład jeżdżę na swoje ukochane Mazury, gdzie mam mnóstwo przyjaciół i znajomych i ja wiem, co tam się... Znaczy są tacy albo tacy. Nie ma innych. Jest w tej chwili taki totalny spór właśnie polegający na tym, że no albo jesteśmy... zwolennikami rządu, albo trzeba zrobić wszystko, żeby ten rząd po prostu... A ja mam doświadczenie spotykania ludzi, i bardzo wielu ludzi, którzy głosowali na PiS, na przykład w 2015 roku, niektórzy w 2015 i 2019. Są tacy, którzy są zmęczeni, i dzisiaj mówią, że już więcej na PiS na pewno nie zagłosują, ale z całą pewnością nie zagłosują na Platformę. W związku z tym to jest naprawdę duża grupa ludzi, którzy muszą mieć ofertę polityczną i my tę ofertę dla nich mamy. Ale nie tylko ci, przecież jest duża grupa młodych, którzy Tuska nie pamiętają. Jest ogromna grupa ludzi, która pamięta rząd
ten, w którym ja byłam, tak? I nie pamięta go dobrze. I to jest też grupa ludzi, którzy być może nie chcą głosować na PiS, a być może z dużą pewnością zagłosują na nas. My mamy co robić. My mamy wielką grupę ludzi, dla których przygotowujemy tę ofertę i przedstawiamy tę ofertę. Czy Donald Tusk już do Szymona Hołowni się odzywał w sprawie jakiegoś spotkania, rozmowy? Oni są w kontakcie cały czas, znaczy nie chcę mówić, czy te spotkania były, kiedy dokładnie i w jakich terminach, ale są w kontakcie od długiego czasu. Notabene ja cały czas dostaję takie pytania, czy Szymon Hołownia jest dogadany z Rafałem Trzaskowskim, albo czy Szymon Hołownia jest dogadany z Donaldem Tuskiem. Nie są dogadani na żadne jakieś alianse i na jakieś żadne podskórne gry, oni po prostu ze sobą rozmawiają, tak jak rozmawiają ze sobą liderzy ugrupowań politycznych, którzy mają po prostu za jakiś czas prawdopodobnie, mam nadzieję, wspólnie rządzić. Tylko pytanie, jak pani sobie teraz wyobraża tę sytuację przed wyborami parlamentarnymi? Czy wyjdzie się na jednej liście z Platformą? To jest za wcześnie. To jest zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby przyjąć jak najbardziej pragmatyczne rozwiązanie. Czyli żeby przyjąć takie rozwiązanie, które da największą przewagę później w głosach. I to po prostu trzeba zbadać. Nie teraz, za jakiś czas. Myślę, że wczorajsze wydarzenia, czy dzisiejsze nawet chyba wydarzenia, nie wiem, kiedy to się zdarzyło, oddalają perspektywę jesiennych wyborów. Myślę, że jednak wybory będą w terminie normalnym. Mówię o tej ustawie, która się pojawiła dotyczącej TVN24. Ale nie tylko, ustawie medialnej tak zwanej. Ustawie medialnej, tak. Uważam, że jeśli Jarosław Kaczyński dał zgodę na to, żeby tego typu ustawa weszła do Sejmu, to znaczy, że zaostrza kurs, a to znaczy, że wycofuje się po prostu z tego pomysłu jesiennych wyborów. Prawdopodobnie uznał, że po prostu by je przegrał. W związku z tym chce doprowadzić dojechać do końca kadencji. No dobrze, ale ustawa medialna oznacza absolutną wolność z administracją amerykańską. Oczywiście, że tak. I myśli pani, że Kaczyński na to pójdzie? Ja myślę, że Kaczyński będzie próbował wynegocjować jak najwięcej. Będzie po prostu próbował odkrajać ten tort medialny tych niezależnych mediów tak daleko, jak to tylko będzie możliwe. To jest typowy wariant węgierski, czyli dzisiaj będziemy mieli podkręcenie śruby w stosunku do sądów, samorządów i mediów. Stąd uważam, że wybory te jesienne, wizja wyborów jesiennych, no, myślę, że w tej chwili dawałabym mniej. A myśli pani, przepraszam za potoczność sformułowania, ale tak to trzeba chyba nazwać. Myśli pani, że pani oberwała rykoszetem w związku z powrotem Tuska właśnie? Ale z jakiego powodu? No ja mówię o tych sprawach prokuratury i organizacji koncertu słynnego na Stadionie. A wie pani, że oni się wycofali z tego wniosku? Szczerze mówiąc, moją uwagę zajęło to dosłownie na jakiś pewnie kwadrans. Po pierwsze, chcę państwu powiedzieć, że ta poseł PiS-u, ja już nawet nie pamiętam jego nazwiska, w 2013 roku bodaj, albo 14, nie pamiętam dokładnie, zgłosił tę sprawę do prokuratury. Prokuratura ją umorzyła. Tak, tam nie było w ogóle nic. Nie zajęła się w ogóle. W ogóle nic nie było. Tak, tam nie było nic. W związku z tym ja jestem o to zupełnie spokojna. Natomiast oni, proszę sobie wyobrazić, że oni złożyli ten wniosek do Sejmu i ten wniosek przez Kancelarię Sejmu został oddany jako kompletnie niespełniający żadnych wymagań. Więc no czekam sobie spokojnie na to, co będzie dalej. Ale czeka pani spokojnie? Jest pani nie mam w ogóle, nie doszło do żadnych nieprawidłowości? Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ta sprawa jest czysta. Powiem tak, no mnie oczywiście za ten koncert Madonny ścigają gdzieś tam różni hejterzy od lat, ale na przykład nie pamiętają o tym, że założone przychody Stadionu Narodowego na rok 2012 rok to był 1 000 000 zł, a zrealizowane były, jeśli dobrze pamiętam, 32 albo 34 miliony. Więc dobrze by było, żeby pamiętali też o różnych innych sprawach. Pani poseł, czy pani uważa w kontekście fali tych wszystkich komentarzy związanych z uchwałą w sprawie nepotyzmu, no tak to nazwijmy, tej uchwały sanacyjnej tak zwanej, że powinna powstać ustawa w Sejmie przyjęta ponad politycznymi podziałami, która ustala właśnie zasady dotyczące zatrudniania między innymi w spółkach Skarbu Państwa? My przygotowujemy bardzo duży dokument programowy dotyczący zarządzania spółkami Skarbu Państwa. I tutaj jest nie tylko kwestia zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, ale w ogóle nadzoru właścicielskiego. Na przykład taka prosta rzecz, jak to ostatnio powstała propozycja, żeby spółki zależne do spółek Skarbu Państwa, czyli, no wie pani o co chodzi, spółki córki, żeby tam w ogóle nie powoływano rad nadzorczych, bo nie ma takiej potrzeby, nie ma naprawdę konieczności. Jest to już ogromna grupa ludzi, która nie będzie po prostu fikcyjnie potrzebowała kasy. Okej, ale ja pytam o taką naprawdę stricte regulację zatrudniania rodzin. Nie da się uregulować uczciwości.
Będziemy proponowali różnego rodzaju rozwiązania my ze swojej strony. Hmm. Takie, które będą ograniczały, zdecydowanie ograniczały te patologie. Natomiast PiS no, dzisiaj mówi, że będzie... Czytała pani dzisiejszy tekst Rzeczpospolitej dotyczący tego, że możliwości. Parlamentarzyści... To już, jeżeli ktoś z państwa nie czytała, myślę, że wielu mogło nie czytać, to króciutki fragment. Wewnętrzna walka PiS z nepotyzmem przykryła inną partyjną patologię. Parlamentarzyści koalicji Zjednoczonej Prawicy, rzecz jasna, masowo dorabiają w ministerstwach. Pobierają tam pensje i jednocześnie poselskie diety. To wiem. Znaczy to już rzeczywiście słyszałam w jakimś innym, z jakiegoś innego źródła. No ale naprawdę, pani jest zaskoczona, pani się temu dziwi. Oni naprawdę... pieniądze w oczach i próba znalezienia ich w dowolnym miejscu. Oni naprawdę przyszli po to, żeby się uwłaszczyć. Moim zdaniem jednym z celów... Ale proszę zwrócić uwagę, że wyborcom PiSu to nie przeszkadza chyba. Przeszkadza. Ale przeszkadza te tylko... sondaże drgają i potem znowu PiS odrabia i nic się tak naprawdę nie dzieje. Skończę tylko to zdanie, bo ono jest istotne. Moim zdaniem PiS, jednym z głównych celów PiSu jest to, żeby zbudować swoją własną oligarchię. Czyli żeby zbudować swoją własną grupę ludzi, która ich później będzie finansowała przez długie lata, tak jak pan Bierecki czy jemu podobni. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o elektorat PiSu, no doskonale pani wie, że część tego elektoratu nie ma dostępu do innych informacji poza telewizją publiczną, więc jeśli w telewizji publicznej Kaczyński powie, że walczymy z nepotyzmem, to oni będą wierzyli w to, że walczą z nepotyzmem. I niestety nie dowiedzą się niczego innego, nie dowiedzą się, jaka jest prawda i jakie są prawdziwe dane dotyczące tego. Ja po prostu myślę, że tutaj nie ma żadnych szczerych intencji. Notabene widzę też po tych doniesieniach medialnych, na przykład z mediów lokalnych, że to spowodowało, cała ta sytuacja z soboty spowodowała olbrzymi bunt w szeregach posłów i myślę, że to będzie miało też swoje konsekwencje. To znaczy, pęka ta formacja, po prostu pęka na wiele różnych fragmentów, jest bardzo taka podminowana atmosfera w tej chwili. W Prawie i Sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości. Też mam wrażenie, że wszędzie jest lekko podminowana atmosfera. A propos działań prokuratury, Sławomir Nowak, to jest kolejna sytuacja. Prokurator odmówił przyjęcia poręczenia majątkowego w kwocie 1 000 000 zł. Jak daleko pani zdaniem śledczy są się w stanie posunąć w tej sprawie? Nie sądzę, żeby to się utrzymało w sądzie, bo to jest zaskarżalne. Jeśli dobrze zostałam poinformowana, to jest zaskarżalne. W sądzie nie utrzyma się moim zdaniem w sądzie. Wie pani, to jest spektakl na użytek właśnie mediów publicznych, a de facto na użytek Jarosława Kaczyńskiego, bo on jest tym najważniejszym widzem. To jest kolejny element uderzania w Tuska, jako tego, który był promotorem Sławomira Nowaka. No, mamy po prostu do czynienia z procesem politycznym, tym pewnie chyba największym w Polsce dzisiaj procesem politycznym. Pani poseł, czy według pani wiedzy został w końcu złożony wniosek o odwołanie ministra Czarnka? Bo były takie zapowiedzi ze strony opozycji. Jakoś tak się sprawa rozmyła. Właściwie nie wiadomo, czy ten wniosek jest, kiedy ewentualnie będzie głosowany, ale gdyby był, okej, no to już tak powiedzmy, to jak państwo będą głosować, rozumiem, absolutnie, że za. Nie za, oczywiście. A jaki jest największy zarzut pani do ministra Czarnka? Ideologizacja polskiej szkoły i próba jakby wyłączenia z polskiej szkoły tych wszystkich elementów, które są elementami naukowymi i tymi, które, znaczy tym, co wypracowała nauka na temat edukacji, czyli w jaki sposób do uczniów dzisiaj podchodzić, czyli żeby uczyć kreatywności, empatii, pracy zespołowej, te wszystkie rzeczy, o których się mówi w edukacji, natomiast on idzie w stronę takiej szkoły pruskiej, powiedziałabym, takiej szkoły sprzed 100 lat, takiej szkoły, gdzie najlepiej, nie wiem, może byłoby jeszcze wrócić do być może jakichś kar cielesnych albo w każdym razie wbijać pamięciowo jakieś tam formułki bez zrozumienia. Innymi słowy, no, uczenia ludzi, którzy nie będą samodzielnie myśleć, bo de facto do tego prowadzi taki model, ale ideologizacja jest na pewno największym zarzutem. No dobrze, a te plany ustawowe dotyczące zmiany sposobu wybierania dyrektorów szkół, dania większej władzy to jest narzędzie. Kuratorom, no ale to jednak jest ręczne sterowanie już w tej chwili. Ale to jest narzędzie dokładnie do tego, żeby ideologizować szkołę, czyli każdy dyrektor, który nie będzie stawał na baczność i nie będzie wykonywał poleceń, zostanie zwolniony. A nie daj Boże, żeby ten dyrektor jednak przeciwstawił się zaleceniom Ministerstwa Edukacji Narodowej i wprowadził jakieś swoje, nie wiem, dodatkowe zajęcia. Wtedy to zwolnienie ma już pewne.
Pani poseł, to jeszcze ostatnia sprawa na sam koniec. Rzecznik Praw Obywatelskich, do 6 razy sztuka, jak to się mówi. Wydaje się, że no, chyba pan profesor Wiącek może być już spokojny o swój wybór, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się go poprzeć. Czy pani ma jakąś teorię na temat tego, dlaczego PiS odpuściło? Mam, ale muszę powiedzieć, że nie jestem jakby na 100% pewna, że tak rzeczywiście było. Proszę sobie przypomnieć tą sytuację, kiedy pan poseł Giżyński zaczął mówić o tym, że ma swojego kandydata. W kuluarach sejmowych mówi się o tym, że to miał być zastępca świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego z czasów, kiedy Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości. Więc myślę, że tego typu kandydat mógłby uzyskać bardzo duże poparcie posłów PiSu i być może byłby też akceptowalny przez stronę opozycyjną. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński po prostu nie chciał doprowadzić do tego, żeby to koło się wzmocniło. A to ewidentnie byłoby wzmocnieniem dla takiego małego koła. W związku z tym... Może chyba nawet nie koła, bo to dwie osoby zostały. Chyba koło, nawet jedna. Czy chyba pani poseł jeszcze, czy już... A nie, tak. Czy nie, sytuacja się tak szybko zmienia, tak, że tak, być tak, może tak, o coś przegapiłam, ale wydaje się, że jeszcze została dwójka. Dobrze, to profesor Wiącek, pani wiąże z nim naprawdę jakieś nadzieje? Uważa pani, że to będzie odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku? Mieliśmy spotkanie z panem profesorem Wiąckiem. To było dobre spotkanie. Te odpowiedzi, które nam udzielał, były naprawdę dla nas satysfakcjonujące. Bardzo satysfakcjonujące. Natomiast no, ja nie znam go osobiście, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy na pewno będzie takim strażnikiem praw obywatelskich, o jakich ja bym marzyła. Dla mnie, wie pani, jedna rzecz była bardzo ważna, bo ja uważam, że tym elementem, który w Polsce najbardziej dyskryminuje ludzi, jest bieda. I on, rozmawiając z nami, właśnie biedę wymienił jako jeden z najważniejszych czynników, które w Polsce rzeczywiście odbierają ludziom prawa obywatelskie. Także to było dla mnie bardzo ważne. No dobrze, tylko jeszcze, jeśli pani mówi o biedzie i o wykluczeniu z powodu biedy, no to partia rządząca uważa, że ogromny postęp w tej sprawie nastąpił przez ostatnich 6 lat. Jak można? Chociażby dzięki transferom w 500+. Rozdać dziesiątki miliardów, setki miliardów złotych w tej chwili i doprowadzić do tego, że poziom skrajnego ubóstwa rośnie, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, jak to można zrobić. Jakim cudem można coś takiego robić? Poziom skrajnego ubóstwa w ostatnim czasie znowu wzrósł. Prawo i Sprawiedliwość ma chyba inne dane, ponieważ twierdzi, że systematycznie spada. Sprawdźmy to po programie, ale jestem prawie pewna, że ostatnie dane, które się pokazały, to były znowu dane pokazujące na to, że skrajne ubóstwo znowu wzrosło. I króciutko jeszcze, bo o polskim... A, minuta w każdym razie na pewno nie zostało wyeliminowane. To krótko, tak lub nie. Czy jest jakikolwiek element Polskiego Ładu, który Polska 2050 poprze? Problem polega na tym, że Polski Ład prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Sejmu jedną ustawą. To, co wczoraj się pokazało... Niemożliwe. Wczoraj pokazały się takie informacje. Stop. Tak, ale wczoraj pojawiły się informacje, że to będzie jedna ustawa, w której będą rzeczy dobre i będą złe. I to będzie naprawdę dużym problemem, żeby zdecydować, w jaki sposób tak zagłosować. Joanna Mucha, Polska 2050, Szymon Hołowni. Pani poseł, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Że na żywo. Miłego dnia. Do zobaczenia. Już za chwilę dla Państwa Marta Kiermasz i raport z anteny, a ja jeszcze przypomnę, że dziś wyjątkowo programu przed 10 nie kończymy, dlatego że oczywiście rozmawiać będziemy z Mariuszem Fürstenbergiem, byłym tenisistą, o ogromnym sukcesie Huberta Hurkacza na kortach Wimbledonu wczoraj. Przypomnę Państwu, choć nie sądzę, żeby był ktoś, kto o tym jeszcze nie wie, że Hubert Hurkacz pokonał Rogera Federera i na ten temat rozmawiać będziemy już po raporcie z anteny. Niebezpieczne upały, ale też burze i trąby powietrzne. Synoptycy alarmują. Przed nami trudne godziny. Pionierskie badania nad koronawirusem w Olsztynie. Udowodniono, że dzieci dziedziczą odporność po zaszczepionych matkach. Tak świętowali, że najbliższy czas spędzą w areszcie 20 angielskich kibiców zatrzymanych po fecie w Londynie. Na początek jednak pilna informacja z Wrocławia. Ewakuowano 60 mieszkańców kilku bloków po tym, jak uszkodzony został gazociąg przy ulicy Dmowskiego. Wybuchł też pożar. Trwa akcja gaśnicza. Wiadomo, że spaliły się 2 samochody i koparka. Nikt nie został ranny. Upały, ale też burze z gradem, nawałnica, nawet trąby powietrzne. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Jak mówią synoptycy, przed nami trudne 36 godzin. Ponad połowa kraju będzie się zmagać z wysokimi temperaturami. Te w niektórych miejscach sięgną nawet 33 stopni. W nocy pojawią się za to gwałtowne zjawiska. W całym pasie środkowym prognozowane są ulewy, burze, a wiatr może sięgać w porywach nawet do 100 km na godzinę. Niewykluczone są też trąby powietrzne. IMGW wprowadziło na terenie połowy kraju ostrzeżenia 2 stopnia.
A w związku z upałami po raz kolejny pojawia się apel: nie zostawiajcie dzieci i zwierząt w samochodach. W Krakowie właściciel zamknął psa na kilka godzin. Zwierzęciu pomogli policjanci, a właściciel miał pretensje o rozbitą szybę. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Ze szczegółami Bartłomiej Plewnia. O psie uwięzionym w nagrzanym samochodzie policję powiadomił przechodzień. Bulterier był wykończony. Ledwo łapał oddech, a z jego pyska wydobywała się gęsta piana. Zwierzę nie miało nic do picia. W tych warunkach pies desperacko szczekał i stał się agresywny. Mundurowi wybili szybę pojazdu, a ratowaniem psa zajęli się weterynarze. Po 2 godzinach od zgłoszenia do auta podszedł właściciel czworonoga z pretensjami o zniszczenie okna. Twierdził, że zostawił psa na 15 minut. 51-latek odpowie teraz przed sądem za znęcanie się nad psem i za wulgarne zachowanie. Bulteriera na szczęście udało się uratować. Został przekazany pod opiekę pracownikom schroniska. U nas teraz pionierskie badania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Lekarze sprawdzili tam, jak szczepionki przeciw COVID-19 wpływają na przebieg ciąży. Badania wykazały przekazywanie odporności po szczepieniu pacjentek ciężarnych dzieciom bezpośrednio po porodzie. Pozostałe dane dopiero są w trakcie analizy. Mówił Wojciech Zdanowski z olsztyńskiego szpitala. Do badań zgłosiło się około 180 kobiet. Pozwoli sprawdzić legalnie działające obiekty turystyczne, odnaleźć przewodników czy obiekt, w którym skorzystamy z bonu turystycznego. Rząd uruchomił portal turystyka.gov.pl. Za 2 tygodnie ruszy też aplikacja. Ma to pomóc w zaplanowaniu wyjazdu. Znajdziemy tam wszystkie ważne informacje. Szlaki turystyczne, zabytki, ale także zweryfikowanie, czy dany obiekt noclegowy może przyjąć bon turystyczny jako formę płatności za tęże usługę turystyczną. Mówił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. W wyszukiwaniu atrakcji ma pomóc interaktywna mapa. Na koniec jeszcze echa wczorajszego półfinału piłkarskiego Euro. Ten, przypomnę, dał zwycięstwo Anglikom, którzy pokonali reprezentację Danii. Ulice Londynu wypełnili kibice, którzy świętowali całą noc. Ale nie obyło się bez incydentów. Policja zatrzymała 20 osób, które ze świętowaniem trochę przesadziły. Odpowiedzą za napaść, naruszenie porządku publicznego i atak na policjanta. Niedzielnego finału mogą więc nie zobaczyć, bo trafili do aresztu. No i stało się. Muszę odszczekać po raz kolejny. Obiecałam to Państwu, widzom, którzy pisali wczoraj do mnie bardzo licznie, oburzeni tym, że powiedziałam, że Hubert Hurkacz nie ma szans. Owszem, powiedziałam to. Sypię głowę popiołem. Jest mi niezwykle głupio i dlatego zaraz oddam głos prawdziwemu ekspertowi i profesjonaliście w tym fachu, bo ja miałam tylko intuicję i okazała się zawodna. Na szczęście. Wspaniałe to było. Hubert Hurkacz nie był, delikatnie mówiąc, faworytem wczorajszego starcia, ale sprawił gigantyczną niespodziankę i wyeliminował 8-krotnego zwycięzcę Wimbledonu Rogera Federera. To był koncertowy mecz, absolutnie. Znaczy, ograć Federera to na tyle się na tenisie znam. Do zera w 3 setach jest po prostu nieprawdopodobnym sukcesem 24-latka wrocławianina Huberta Hurkacza. Nieważne chyba już, co wydarzy się dalej, dlatego że mówi się o tym, że Hubert Hurkacz tak naprawdę już wczoraj zwyciężył, tym bardziej, że pokonał swojego największego idola, bo zawsze tak Rogera Federera nazywał w rozmaitych spotkaniach, podczas rozmaitych spotkań z dziennikarzami. Ale ja tutaj już Państwa nie będę zanudzać swoimi teoriami, tylko tak jak obiecałam, oddamy głos profesjonaliście. Bardzo ciepło witam i bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Mariusz Fürstenberg, były tenisista. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziwi się pan, że ja wczoraj tak powiedziałam, że nie ma szans Hurkacz? Czy... Szczerze, będę z panią szczery, ja też uważałem, że na pewno nie jest faworytem. Szansę ma, nawet to mówiłem, ale faworytem nie był. Jednak później, jak się spojrzało na kort, co się dzieje, to można było zobaczyć, że daje sobie radę. Bałem się tego, że w grze z końca kortu Federer będzie dominował Huberta. Jednak tak się zupełnie nie stało i z czasem trwania meczu on chyba sam też w siebie wierzył, że jednak jest na tym korcie lepszy. I tyle. I uważam, że najmocniejsza broń, jaką ma Hubert, jaką miał wczoraj, było to, że w najważniejszych momentach grał swój najlepszy tenis i to się też szanuje, bo w metce tenisa, jaką jest Wimbledon przeciwko Rogerowi na trawie,
jest to bardzo ciężkie i on dawał radę. No właśnie, to niesamowicie symboliczne zwycięstwo, ale na tym poziomie chyba wydaje się, że to już no, nie umiejętności tak do końca decydują o tym, kto wygrywa, tylko też to, co się ma w głowie, psychika i nastawienie. Co się wczoraj wydarzyło z jednej strony, pana zdaniem rzecz jasna, Hurkaczowi, że dał nam taki popisowy koncert, a z drugiej strony, co się wydarzyło z Federerem? Znaczy, on być może zbyt lekko do tego meczu podszedł. Wydawało mu się, że to będzie no, taka lekka przebieżka przed kolejnym starciem. Z czego to wynika? Bo wielu się zastanawiało, jak to w ogóle jest możliwe. Tak, znaczy, jeżeli chodzi o Huberta, to ja też byłem zaskoczony, ponieważ on przed Wimbledonem chyba wygrał jeden mecz przez ostatnich 7 turniejów. Co no nie, było... nie miał dobrej pasy, to prawda. Mhm. Dokładnie. I wchodząc na kort wimbledoński, nie jest to wcale proste zacząć nagle grać dobrze, ale na szczęście te pierwsze mecze w jego wykonaniu dało mu pewność siebie. Te ciśnienie absolutnie zeszło i już mógł swój jak gdyby tenis takim, jakim jest zawodnikiem, pokazać właśnie wczoraj i to udowodnił. I świetnie serwował, grał fenomenalnie w ważnych momentach, a przede wszystkim, co zmienił ostatnio w swojej grze i uważam, że to jest było decydujące, to granie z przodu kortu. Bardzo agresywnie grał, starał się chodzić do siatki. Ja uważam, że będzie to niemożliwe z Federerem, który z reguły to on prowadzi grę, a stało się zupełnie inaczej. I po prostu grał swoją grę, jak mówię. Najważniejsze, że w najważniejszych momentach grał naprawdę swój najlepszy tenis. A jeżeli chodzi o Rogera, to rzeczywiście on cały turniej nie ma najlepszego. Oczywiście nic nie ujmując tutaj Hubertowi. Mhm. I był taki moment w tiebreaku, gdzie jego noga się poślizgnęła i... To było przełomowe, tak. Dokładnie. Ja uważam, że to było przełomowe. On się zagotował. Widać było, że to była taka, no już gwóźdź do trumny dla niego. A nie ukrywajmy, że też PESEL nie gra, że powiem, razem z nim. To świadomość, że przegrał właśnie drugiego seta i musi od nowa zaczynać grając z młodym 24-latkiem, który jest w absolutnej formie i starać się wygrać 3 sety z rzędu w wielkim szlemie, jest to naprawdę arcytrudne pod względem po prostu fizycznym i tyle. No właśnie, wypomniał pan nie bez przyczyny i bardzo słusznie PESEL Federerowi. Oczywiście po wczorajszym meczu pojawiły się, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, cytaty z pięknej polskiej piosenki, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. No i teraz pytanie, czy pan przyłącza się do tego chóru, który twierdzi, że Federer no już powinien odpuścić? To ja uważam, że on już wszystko osiągnął. Słuchajcie, on ma każdy wielki szlem wygrany. On ma złoto olimpijskie. On wygrał w Davis Cup, czy z reprezentacją. Ja uważam, że to jest tylko jego miłość do sportu. I on wie, że tak się o nim mówi. Jego skreślają już tak naprawdę od 10 lat. Jeżeli jest jakakolwiek zniżka formy, to już mówią, no dobra, daj sobie chłopie spokój. Już dosyć. Za stary jesteś, tak. No więc, ale ja myślę rzeczywiście, że to naprawdę wczoraj wyglądało dosyć tak już mocno. I ja myślę, że to tylko właśnie to uczucie do tenisa. On mógłby sobie już wszystko odpuścić i on ignoruje te wszystkie głosy z zewnątrz, mówiąc, no już nie, masz taką reputację, po co mają cię oglądać, jak przegrywasz z zawodnikami różnymi. Bo w tym roku zagrał mało turniejów, ale kilka meczów przegrał. Ale myślę, że to dla niego to spływa po niego jak woda i w ogóle się tym nie przejmuje. No dobrze, a teraz tak pytam pana jako byłego zawodnika. Jakie piętno odciśnie psychicznie na Hurkaczu ten wczorajszy mecz? To znaczy, to będzie dla niego coś, co będzie już bardzo trudne do przeskoczenia? Coś, co zdominuje już tę jego historię i zawsze będzie mówić się tylko o tym? Czy pana zdaniem to go raczej zmobilizuje do dalszej pracy? Bo pytanie z pozoru wydaje się idiotyczne, no bo wiadomo, że takie zwycięstwo musi mobilizować, ale czasami później realnie życie pokazuje, że tego typu zwycięstwa wcale nie pomagają tak do końca. Tak, zdecydowanie. Bardzo dobrze to pani powiedziała. Jeżeli chodzi o następny mecz, Hubert może myśleć, ok, wygrałem z Federerem na trawie na Wimbledonie na korcie centralnym, dlaczego nie mam wygrać z Berrettinim? A ja uważam, że ten mecz będzie cięższy niż z Federerem. Więc to jest takie małe rzeczywiście zagrożenie, ale z drugiej strony w perspektywie dłuższego czasu on pisze właśnie swoją historię. Myślę, że po wczorajszym urósł o 2 metry. Klata mu się wypięła i w ogóle jest teraz absolutnie w najlepszej swojej formie życiowej. No, awans na 18 miejsce, jeszcze tylko przypomnę, w rankingu ATP, więc to już 11 prawdopodobnie już mi nawet podpowiada wydawca do ucha. No to rzeczywiście spory sukces. Bardzo, bardzo duży sukces, a w tym wyścigu do tego Mastersa, co jest najważniejszym wydarzeniem pod koniec roku, jest już 8 z tymi punktami, więc rzeczywiście
rzeczywiście da to mu tylko, uważam, dobre rzeczy. Poza, jak pani wspomniała, takimi małymi zagrożeniami, to uważam, że powinien się z tego cieszyć. Na pewno myśli o tym, że on jest w stanie wygrać teraz następny mecz. Na pewno ma świetnego trenera, który go na pewno do tego przygotuje. Zresztą tam widać fajną taką interakcję między nimi na korcie. Huber ciągle na niego spogląda, czuje życzliwość, wręcz czułość, czuje wielkie wsparcie. Myślę, że to fajnie funkcjonuje. Ja pytam nie przez przypadek, bo dokładnie 7 lat mija od tego bardzo pamiętnego, historycznego dla nas ćwierćfinału Wimbledonu, o, może tak będzie łatwiej, kiedy grał Jerzy Janowicz, kiedy grał Łukasz Kubot. Wiemy, co się później wydarzyło z historią Jerzego Janowicza. Wiemy, że on pewnych rzeczy nie udźwignął, przede wszystkim psychologicznie chyba pewnych rzeczy nie udźwignął. I teraz pytanie, jakich błędów powinien unikać pana zdaniem Hubert Hurkacz w pracy nad sobą w tej chwili, żeby jego historia, zabrzmi to brutalnie, przepraszam, ale nie skończyła się tak jak Jerzego Janowicza. Myślę, że to jest zupełnie inny typ człowieka. Przede wszystkim on od młodszych lat już wszystko inwestował w tenis. Nawet jak nie zarabiał pieniędzy, to brał już fizjoterapeutę ze sobą, prywatnego trenera. On jak gdyby całe pieniądze rodzinne, własne inwestuje w tenis. To świadczy też o tym, że on chce więcej, on jest głodny sukcesu, ma cel. Dla niego bycie numer, jak teraz widzę, jak on gra, jak się zachowuje, bycie numer 10 nawet na świecie, to nie jest jego celem. I wygranie z Federerem też na pewno jego nie jest celem. On pisze własną historię. Ja myślę, że znam go ze strony, jest profesjonalistą, zabrzmi to banalnie, bo każdy z nich jest, ale on absolutnie każdą minutę dnia spędza, myśli o tenisie, spędza nad swoją formą tenisową, bardzo o siebie dba. I to jest, myślę, że jego klucz do sukcesu. I przede wszystkim jest młody i jeszcze ma pewne słabości. I to jest fajne, że ma chłopak, który będzie teraz, jak pani wspomniała, 11, dobrze wiedzieć, to ma jeszcze coś do poprawy i może wyjść wyżej. To jeszcze na sam koniec troszkę przewidywań i prognoz dotyczących tego, co nas czeka. No jutro, tak jak już pan wspomniał, 9 lipca i trudny, jak rozumiem pana zdaniem, mecz z Matteo Berrettinim. Tak, bardzo trudne. Ja uważam, że Berrettini jest mniej więcej w takim samym okresie kariery jak Hubert. Doszedł do półfinału, będzie grał najważniejszy mecz w życiu i ma Huberta Hurkacza. Nie jest to Djokovic, nie jest to Federer, nie jest to Nadal. Więc tak naprawdę oni tak samo podejdą do tego meczu. Z wielkim szacunkiem, ale no z pewną, no z taką też możliwością, oj, mogę wygrać, mogę być w tym upragnionym finale, więc to będzie bardzo fascynujące pod względem psychologicznym przede wszystkim, no ale też pod względem tenisowym, no Berrettini myślę, że jest jednym z najlepiej serwujących zawodników na świecie, chyba ma do tej pory najszybszy serwis w ogóle w Wimbledonie, jakieś w ogóle kosmiczna prędkość. Bardzo gra świetnego, ma slice'a z backhandu, tu już nie chcę wchodzić, zanudzać o tenisie, ale no prawie slice się bardzo liczy. Jak na innych nawierzchniach jest to uderzenie defensywne, to na trawie jest to dosyć bardzo ważne. Więc to będzie bardzo mocna przyprawa i bardzo ciekawy jestem tego. Nawet w pewnym sensie bardzo ciekawi mnie ten mecz bardziej niż ten wczorajszy. A jakie przewagi ma Hurkacz przed jutrem? Świetny serwis, bardzo mocna psycha, jak już wspomniałem. Stara się iść agresywnie do przodu, ciągle zmienia swoją grę, umie kończyć z przodu. Nie jest to takie oczywiste, jeżeli chodzi o Berrettiniego właśnie. I przede wszystkim jest w bardzo dobrej formie. Zobaczymy, Berrettini regularnie wchodzi do wysokich jak gdyby poziomów w trakcie turniejów, ćwierćfinały, półfinały. To też na pewno nie będzie dla Huberta łatwe, ale mam nadzieję, że gdzieś tam kogoś, mam nadzieję, że Berrettiniego ta presja lekko przerośnie. Oby tak się stało, ja już nic nie prognozuję. Buzia na kłódka, mam nadzieję, że my się jeszcze będziemy mieli okazję spotkać przy zwycięstwach Huberta Hurkacza i tych wimbledońskich i zupełnie innych. Także trzymamy kciuki. Mariusz Fürstenberg, bardzo dziękuję raz jeszcze za przyjęcie tego zaproszenia. Pozdrawiam pana bardzo ciepło i dobrego dnia. Dobrego dnia. Dzięki. No i dziś to już wszystko w super raporcie. Bardzo państwu dziękujemy za kolejny dzień z rzędu. Bardzo liczną obecność. Kłaniamy się nisko. To jest dla nas naprawdę bardzo miłe i ogromna nagroda za naszą pracę. Także pozdrawiamy i zapraszamy oczywiście na jutro. Jutro piątek. Ostatnie wydanie super raportu w tym tygodniu. Rzecz jasna, bo przypomnę państwu, że do wakacji to jeszcze troszeczkę dwa tygodnie, bo 23 lipca kończymy. Także będziemy się jeszcze widzieć przez kilka dobrych dni i jutro, mam nadzieję, także. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu. Kłaniamy się bardzo. Dobrego, spokojnego dnia i do jutra.